Cześć, witam was kochani w nowym odcinku i dzisiaj zapraszam was na haul z Bershki. Jest to aktualna wiosenna kolekcja, mnóstwo już takich hauli pojawiło się na kanale z różnych sklepów, także tutaj wyświetli wam się link do playlisty. Słuchajcie, w Bershce mam wrażenie, że czasami jest tak, że styl jest totalnie różny pomiędzy sezonami, z roku na rok. I czasami jest tak, że jak wchodzę do Bershki, w szczególności stacjonarnie, ale na stronę też, to widzę mnóstwo tylko po prostu takich króciutkich rzeczy dla nastolatek, ponieważ jakby faktycznie większość ubrań jest bardziej stylem nastawiona na młodzież. Tak jednak czasami da się znaleźć fajne, eleganckie rzeczy, czy po prostu takie klasyczne, niezależnie od wieku. I po tym, co ostatnio widziałam stacjonarnie, to nawet mi się nie chciało wchodzić na stronę. Faktycznie tych rzeczy naprawdę znalazłam całe mnóstwo, więc zobaczymy, co faktycznie mi się spodoba. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, odcinki z serii Mierzymy pojawiają się raz, bądź dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów, zachęcam do subskrypcji kanału. Pierwsze rzeczy mam już na sobie i mam tutaj komplet garniturowy. W tym samym kolorze możecie kupić także kamizelkę, ją zamówiłam, ale niestety w nią nie weszłam. Kamizelka nie jest taka standardowa, ponieważ zakładana jest na szyję, jest bez ramionczek. Jest fajna, ale faktycznie powinnam wziąć większy rozmiar, ale chyba nie było jak zamówiłam, dlatego też zamówiłam rozmiar L, który był po prostu zbyt mały tutaj w biuście w szczególności. Jeśli chodzi o marynarkę, jest ona taka bardzo luźna, oversize'owa. Tutaj śmiało można by było brać mniejszy rozmiar. Ja zamówiłam L-kę standardowo, no i jednak jak dla mnie, jak na mój gust, jest ona zbyt luźna, chyba żeby miała coś fajnego, obcisłego pod spodem. To, czego nie rozumiem właśnie w przypadku Bershki, no to do kompletu robią zazwyczaj właśnie do takiej luźnej kamizelki, luźne spodnie, co mi totalnie nie gra, niezależnie na jakiej figurze, a w szczególności w przypadku, jeśli mamy nieco większą wagę, większe krągłości, raczej nie za bardzo chcemy się aż tak poszerzać, tylko chcemy ukrywać niektóre elementy, ale nie dodawać sobie objętości ubraniami, co nie jest potrzebne. Słuchajcie, marynarka kosztuje 149 zł, fajny materiał, jest to taki ładny odcień beżu. Ogólnie uważam, że marynarki naprawdę w Bershce można znaleźć fajne. Mam chyba trzy w szafie i je bardzo lubię, tylko właśnie jest taki minus, że jak marynarki, no to kupuję je osobno i później nie mam żadnych kompletów do założenia, ponieważ te komplety nigdy mi nie grają. Długość za pośladki taka totalnie luźna. Według mnie fajna, nawet w tym rozmiarze będzie właśnie do takiego białego topu i do raczej takich bardziej dopasowanych jeansów czy jeansów typu mom jeans. Spodnie kosztują 129 zł, są z wysokim stanem, sięgają mi troszeczkę powyżej pępka, więc ogólnie ta wysokość jest ok. Według mnie do takiego topu to ma ręce i nogi, trochę skóry jest tutaj na wierzchu, ale to jest taka minimalna ilość taka, która mi jak najbardziej odpowiada, jeśli chodzi o moje stylizacje. No a zawsze oczywiście możemy coś założyć dłuższego pod spód czy jakieś body. Na sobie mam tutaj rozmiar 42 i rozmiarowo idealnie mi tutaj pasują. Jest tutaj taki fajny luz jeszcze w talii, ale nie zsuwają mi się, a jest taki pełen komfort. Są luźne, jak widzicie, mocno, dzięki czemu nie podkreślają mi absolutnie brzucha, tylko tak fajnie tutaj schodzą. Pośladki w ogóle prawie nie są podkreślone, tak ledwo, ledwo co, no ale te nogawki to moim zdaniem totalna przesada. Ja lubię luźnawe spodnie, ale luźnawe, a nie totalnie takie workowate. Totalnie to nie jest moja bajka, do tego jest moim zdaniem za dużo, no i nie układa to się dobrze. I jak dziwnie wygląda w ogóle z tymi butami, do balerin moim zdaniem absolutnie nie, do obcasów też nie, do sneakersów może, ale ciężko mi określić. Jak mi się coś nie podoba, to od razu to widzicie, że nawet nie jestem w stanie ani dopasować do żadnej sylwetki, ani dopasować do żadnego ubioru z szafy czy dodatków, bo totalnie mi te rzeczy nie leżą. Uwielbiam kontrastujące elementy w ubraniach, dlatego jak zobaczyłam ten top, od razu zamówiłam. Chociaż wydaje mi się, że kosztuje dosyć sporo jak na taką ilość materiału. Cena to 80 zł, skład to jest w większości wiskoza, 73%. Na sobie mam rozmiar L i o ile bardzo podoba mi się, jak wygląda, dostępna jest także wersja jakby odwrócona, czyli beżowa z czarną obramówką i tutaj z czarną kokardką. Tak jednak nie do końca jest to dobrze dobrany krój dla mnie, ze względu na to, że tutaj w tułowie
głowy, wszystko ładnie leży, ale pod pachą tutaj mam za ciasno, jakby te rękawki są takie mega dopasowane i czuję tutaj szwy pod pachą, dlatego totalnie nie jest dla mnie, a szkoda, ponieważ według mnie wygląda fajnie z takich codziennych, zwykłych stylizacji. Długość też jest odpowiednia, jest to crop top, ale nie jest zbyt krótki, więc ładnie się tutaj układa do tego wysokiego stanu. Tak jak ostatnio bardzo polubiłam trencze, tak te kurtki trenczowe to wydaje mi się, że jeszcze fajniejsze rozwiązanie właśnie jeśli chodzi o przejściową pogodę, czy żeby sobie narzucić na wieczór, jak już się zrobi naprawdę cieplej. Ta kurtka kosztuje 179 zł, na sobie mam rozmiar L. Jest luźna, lekko wejściowa, jak to trencze mają w zwyczaju, więc spokojnie założymy bez problemu coś grubszego. Ta kurtka, jak widzicie, nie jest zapinana, czyli po prostu nakładamy na siebie, ale dzięki temu fajnie wygląda, po prostu totalnie niezapięta w formie takiej narzutki na naszą stylizację. Pasek jest taki luzem do związania tutaj i już Wam pokazuję, jak to wtedy wygląda, jak to się prezentuje. Moim zdaniem okej. Jest taki jakby nieco luźniejszy look niż w przypadku pozostałych trenczy, kurtek trenczowych, które pokazywałam Wam do tej pory. Ale ten taki prosty look, gładki, bez żadnych kontrastów, moim zdaniem fajnie się obroni zarówno właśnie w tych luźnych stylizacjach, ale także w tych bardziej eleganckich. Ja jestem, no tak, bardzo podoba mi się kolor, jest bardzo twarzowy. Jest to taki beż trochę piaskowy z nutą oliwki, ale dalej właśnie taki bardzo klasyczny. Jestem totalnie na tyk. Co mi się zawsze podoba w beżce, to fajny wybór takich bardziej cute, uroczych sweterków, bluzek. A ja akurat mam bardzo często ochotę na takie cute, urocze, dziewczęce stylizacje, dlatego też wiele rzeczy mi ze względu na to pasuje właśnie z beżki. Tutaj mam na sobie taką bluzkę z opuszczonymi ramionami, która kosztuje 80 zł. Skład to w większości wiskoza, ponieważ aż 82%. Jest to bluzka rążkowana. Ma bardzo długi rękaw, jak widzicie, zakończony taką falbanką i podoba mi się taki look naciągniętego tego materiału na palce. Tutaj dopasowana jest bardzo w biuście, na sobie mam rozmiar L, a pod spodem jest takie jakby wycięcie i też ta falbanka tutaj po całości. Moim zdaniem bardzo w porządku. Jakby mogłoby być to nieco dłuższe, żeby tak nachodziło już bardziej na spodnie, no ale wiadomo, jak ktoś ma płaski brzuch, to mu absolutnie ta długość i to wycięcie nie będzie przeszkadzać. Ja akurat na to zwracam uwagę, więc wydaje mi się, że to nie będzie najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego, ale moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ten sweterek kupicie zarówno w bieli, czerni, jak i także bardzo ładnym odcieniu beżu. Na dole mam jeansy typu flare, które kosztują 129 zł. Ja wybrałam najjaśniejszą opcję jeansów, ale dostępne są inne wersje, także wersja czarna. Moim zdaniem ten krój bardzo fajnie pasuje mi do sylwetki, ze względu na to, że góra jest taka ładnie dopasowana. Dzięki temu krągłości są bardzo ładnie podkreślone, a ta rozszerzona nogawka tutaj od kolana daje ładnego uroku i takiej kobiecości. Moim zdaniem fajnie te dwa elementy leżą ze sobą. Kolor jest ładny, taki bardziej błękitny niż neutralny odcień jeansu. Gładki, troszeczkę rozciągliwy w sumie ten materiał. Bardzo ładnie, jak widzicie, wygląda w pośladkach. Mogłoby mieć nieco wyższy stan, ze względu na to, że tutaj pępek mi zaczyna wychodzić, więc mogłyby być nieco wyższe, takie jakieś 2 chociaż centymetry, ale tak czy inaczej według mnie są naprawdę warte uwagi. To są jedne z wygodniejszych jeansów, jakie miałam na sobie, jeśli chodzi właśnie o ofertę sieciówek. W przypadku następnej stylizacji mam tutaj na sobie kurtkę skórzaną w kolorze brązu z takim efektem postarzania i rozjaśniania tutaj tego koloru w różnych miejscach, więc wygląda faktycznie jakby to była jakaś taka bardziej wiekowa kurtka po tacie niż faktycznie kupiona teraz w sieciówce. Jakby wygląda naprawdę bardzo dobrze. Kosztuje 199 zł. Powiedziałabym, ma taki standardowy krój, trochę jak bokserka. Tak prezentuje się w wersji zasuniętej, ale moim zdaniem tego typu kurtki właśnie zyskują na tym, jak się je założy tylko tak narzucając. Ja naprawdę choruję, może to jest za dużo powiedziane, ale no szukam takiej kurtki i chcę znaleźć właśnie taką idealną, która będzie mi pasowała po prostu do mojego stylu i do moich rzeczy. Może to będzie to, muszę
sobie trochę ją poprzymierzać z innymi elementami z mojej szafy, ale bardzo podoba mi się kolor i według mnie do mojej takiej właśnie bardziej jasnej, beżowej szafy, ale także teraz z elementami czerni, do której się ostatnio przekonuję, że jak najbardziej taki kolor będzie fajnie leżał. Sweterek, który mam pod spodem, wydaje mi się, że jeszcze bardziej mi się podoba niż poprzedni. Ten ma już taki bardziej prosty krój z takimi przeszyciami a la kancikami tutaj i fajnie dzięki temu podkreśla biust oraz talię pod spodem. Też ma odkryte ramiona, jak widzicie. Aktualnie jest w przecenie. Kosztuje jedynie 50 zł, jest przeceniony ze stówki. Też mam rozmiar L, leży perfekcyjnie i jest to odcień takiego kremu, bym powiedziała, ale dostępna jest także wersja taka szarawa, chłodna. I co mogę wam powiedzieć o tym? Niestety tutaj jest słabszy skład, ponieważ tutaj faktycznie jest bardziej sztuczny, ale kurde, stylem jakoś tak, nie wiem, chyba bardziej do mnie przemawia i według mnie idealnie tutaj pasuje do tych spodni, które mam. Spodnie kosztują 149 zł. Na sobie mam taką wersję jakby lekko zielonkawą, ale to jest taki bardzo stłumiony kolor, dosyć chłodny, wpadający w szarość. Dostępne są także w wersji czarnej. Ten rozmiar standardowo 42. Jest na mnie dosyć luźny, ale wydaje mi się, że tak powinno się nosić, że właśnie na tej wysokości pępka jakby mogłabym podciągnąć ku górze i wtedy po prostu mi troszeczkę tego materiału jest za dużo w talii, ale wydaje mi się, że właśnie raczej są stworzone do noszenia poniżej. Jakby w takiej wersji, wiecie, dopasowanego swetra, taka szerokość jeszcze jakoś się broni. Nie lubię po prostu tego połączenia szerokości na górze z szerokością na dole. Tutaj w miarę jest okej, no ale właśnie tak jak mówię, ja nie jestem fan takiego takich szerokich nogawek. Jakby no teraz sobie zmarszczyłam, ale no ja jestem taki typ, że jakby może być trochę luzu, ale raczej takie zmarzane nogawki według mnie wyglądają po prostu zdecydowanie korzystniej, ale zarówno kolorystycznie kroje mi bardzo leżą. Tutaj zwrócę waszą uwagę, że nie ma szlówek, więc nie założymy raczej do nich płaska. No jakby są naprawdę okej. Okay. Jakby ze wszystkich spodni tego typu to wydaje mi się, że są jedne z lepszych. Ładnie się układają, nie marszczy się jakoś za bardzo materiał, ale ja się chyba nigdy do takiej szerokości po prostu nie przekonam. Opuszczone ramię to zdecydowanie motyw dzisiejszego odcinka. Tutaj mam na sobie bluzkę o takiej fajnej strukturze, która także właśnie ma ten element tutaj opuszczonego ramienia. Lecz tutaj tego materiału jest na tyle mało, że to mi się cały czas podwija i nie leży tak jak na zdjęciu na modelce. Jednak za mną stylistka żadna nie biega, żeby to ładnie ułożyć, tylko wygląda to w ten sposób. Na sobie mam rozmiar L. Skład jest głównie sztuczny, jest tutaj do mieszka wiskozy w 20%, ale nie jest to nic rewelacyjnego. Ładnie podkreśla biust. Tutaj jest dopasowany ten top w talii, więc wygląda się naprawdę zgrabnie, jeszcze przy okazji właśnie podkreślając kształty. Co jest fajne, to tutaj do kompletu możecie dokupić spodnie takie dzwonowate, więc to by był fajny, taki luźniejszy, wygodny komplet. Nie denerwuje tutaj ten materiał, więc z tego powodu niestety tej bluzki nie zostawię. Na dole mam tutaj jeansy, które kosztują 129 zł. Są to jeansy z dziurami, jak też widzicie, wybrałam je w najjaśniejszym możliwym kolorze. Na sobie mam rozmiar 42, są lekko zbyt małe, takie po prostu tutaj ciasne na styk. Nie byłabym w stanie teraz usiąść, jakby jak stoję, to jest okej, no ale jednak są tutaj zbyt dopasowane z przodu. W nogawkach wyglądają w sumie dosyć dobrze, też się rozchodzą, ale właśnie bardziej na dole, troszeczkę już bardziej tutaj na kolanie, więc nie dają takiego efektu jak w przypadku właśnie tych spodni typu flare, ale dalej właśnie mimo tych luźnych nagawek wyglądają bardzo korzystnie. Tył prezentuje się super. Zamówiłam tę marynarkę ze względu na to, że ma mocniej podkreślone ramiona, a ja bardzo taki element lubię w marynarkach. Kosztuje 200 zł, występuje tylko w tej wersji kolorystycznej. Leży tak, jakbym tego chciała. Lubię właśnie takie mocno zarysowane ramiona, ale w momencie, gdy, wiecie, ta poduszka kończy się tam, gdzie kończy się ramię. A tutaj jest taki efekt jakby opadających ze względu na to, że to wychodzi poza i nie daje takiego sztywnego i równego efektu, tylko jest takie... No niestety niedobrze to wygląda. Jest bardzo dopasowana, taliowana tutaj, a góra jest taka dosyć intensywna i troszeczkę mi się to gryzie. Jakby niektóre figury na pewno na tym zyskają, żeby tutaj podkreślić ramiona, ale moim zdaniem lepiej by było, jakby to było takie bardziej, wiecie, kwadratowe, sztywne, na równo, a nie takie opadające. Mam podobną marynarkę z Zary, która leży zdecydowanie lepiej, a w sumie zapłaciłam za nią niewiele więcej i zdecydowanie to był lepszy wybór. Zamawiając tą bluzkę, wydawało mi się, że będzie taka turbo
grubo urocza. Wydaje mi się, że będzie to fajna opcja dla osób o mniejszym biuście, ze względu na to, że jakby tutaj jest tak dosyć mało materiału, żeby zakryć biustonosze. Najlepiej by było na pewno założyć ten top bez biustonosza totalnie, albo z bardotką, ponieważ tutaj u mnie w niektórych miejscach biustonosz taki tradycyjny wystaje. Jest to jakby taka część topu na ramionczka i część właśnie takiego z długim rękawem, która jest jakby doszyta pod pachą, więc mamy tutaj takie dwie warstwy, ale ten materiał na biuście się trochę marszczy, nie układa tak jak powinien, mam wrażenie. Ma bardzo ładny kolor, dostępny jest także w wersji białej i składowo też wypada fajnie, nie powiedziałam wam ceny, kosztuje 80 zł, na sobie mam rozmiar L. Jest to w większości bawełna, także super. Ma fajną strukturę, nie jest taki standardowy, gładki czy prążkowany, tylko ma właśnie taką fajną nitkę. No, jest okej, okay. Jakby nie widzę tego u siebie w swojej szafie już, jakby wydaje mi się, że rok, dwa lata temu to bardziej by mi przypadł jeszcze do gustu, ale wydaje mi się, że jest to rzecz, którą naprawdę warto zmierzyć, jeśli właśnie wam się taki styl podoba. Na dole mam ostatnią parę jeansów, która jest też o rozszerzanych nogawkach, ale w sumie jak widzicie są takie dosyć zgrabne, z takim fajnym wycięciem tutaj po boku. Kosztują 129 zł, występują w trzech kolorach, ja wybrałam tę najjaśniejszą, to też jest rozmiar 42 i te są nieco luźniejsze niż poprzednie, ale też tutaj bardzo dopasowane z przodu i także na udach. Materiał tutaj jest taki sztywniejszy, grubszy i nie czuję się jakoś turbo komfortowo w tych jeansach. Jakby wydaje mi się, że leżą naprawdę bardzo dobrze, że są zgrabne i pasują mi do mojej figury, ale po prostu to odczucie od razu je skreśla. Dlatego też zazwyczaj nie zamawiałam jeansów właśnie z sieciówek ze względu na to, że ja nie lubię takiego uczucia sztywnego jeansu. Te spodnie typu flare są rewelacyjne, ale te dwie pary ostatnie, no to faktycznie już tutaj nie ma takiej wygody, jaką lubię. Na koniec mam tutaj taki sweterek w moim ulubionym stylu, czyli taki całkowicie luźny crop top, zwężający się tutaj w talii, który naprawdę bardzo dobrze się układa. Jedyny minus to fakt, że jest on całkowicie sztuczny, ale w moim przypadku w tym sezonie jesienno-zimowym mi to akurat nie przeszkadza, w sensie zawsze wolę wybrać ten wiskozowy, ale jak podoba mi się krój, to ten akryl wcale mi nie przeszkadza. Cena to 57,50, jest przeceniony ze 115. Na sobie mam rozmiar M na L, ponieważ występuje właśnie w takiej łamanej rozmiarówce, czyli druga opcja to XS na S. I moim zdaniem naprawdę leży bardzo ładnie. Kolor mi się bardzo podoba ze względu na to, że to jest taki chłodniejszy, ciemny beż, ale dostępny jest także taki ładny, zgaszony odcień różu. Obie wersje mi się bardzo podobały, a ja stwierdziłam, że właśnie ta kolorystycznie będzie mi jednak lepiej leżeć do mojej szafy aktualnie. Ma szerokie rękawy, rozszerzające się trochę, ale takie miłe, długie. Można sobie schować tutaj i ogrzeć ręce. Totalnie jestem za. Ten sweterek będzie fajniej wyglądał do raczej takiego mniej obszernego dołu, ze względu na to, że sam w sobie ma już taką większą szerokość, ale tutaj ostatnie spodnie, jakie miałam, to takie typu balun, ale nie jest to, jak widzicie, taki standardowy balun, jak to w przypadku jeansów, bo wielokrotnie pokazywałam wam takie spodnie i ten krój bardzo lubię. Te są zdecydowanie bardziej obszerne, szersze, no i tutaj faktycznie ten zaokrąglony kształt jest widoczny. Kosztują 179 zł. Występują także w czarnej wersji. Ja wybrałam taką zgaszoną zieleń. Co mi się bardzo podoba tutaj w tych spodniach, to skład, ponieważ jest to lyocell z bawełną, więc całkowicie oddychający. Super. Krajem troszeczkę nie moja bajka i mam wrażenie, że nie układają się jakoś tak bardzo dobrze. Tutaj jakby się coś dziwnego robi, takie jakby zaokrąglenie w pachwinach. Jakoś tak nie czuję tego. Jak te nogawki są za bardzo obszerne, za słabo się tutaj zwężają moim zdaniem i jakoś tak, no nie wiem, są bardzo wysokie, naprawdę wysokie do najwyższego miejsca, w talii mi praktycznie dosięgają. O ile składowo wypadają świetnie, tak ze względu na krój, to chyba raczej wam tego modelu nie polecę. Kochani, to już by było wszystko na dziś. Jestem ciekawa, co myślicie o tych rzeczach, które tutaj wybrałam. Mam wrażenie, że było kilka naprawdę świetnych rzeczy. Ja nie wiem, czemu jestem najbardziej z takiego bardzo prostego sweterka zadowolona, ale tutaj kilka opcji było naprawdę super. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!